Dzień dobry Państwu. Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym na antenie kanału Chrobry Szlak. I na początku zachęcam Państwa do jego upowszechniania tego materiału, jak i innych materiałów naszego kanału, poprzez czy to swoje media społecznościowe, czy zostawienie tego symbolicznego kciuka w górę, czy subskrypcji, a jak subskrypcji, to najlepiej z dzwoneczkiem, bo wtedy Państwo po prostu nic z naszych nowości nie przegapicie. Dzisiaj parę słów dosłownie o zapasach wokół unijnego budżetu. Dla niezorientowanych parę słów wyjaśnienia. Otóż budżet Unii Europejskiej jest realizowany w takiej formule, no, którą można by w sumie nazwać socjalistyczną, bo to są takie sześciolatki. Są sześcioletnie perspektywy budżetowe i tu się tam rozdziela ten tort unijny, kto ile wpłaca, kto ile weźmie, na co, z jakiego tytułu, na jakie fundusze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, teraz właśnie toczą się negocjacje nad budżetem na kolejną sześciolatkę, bo proszę Państwa, teraz takie negocjacje właśnie się toczą w ramach struktur różnorakich unijnych, zwłaszcza na forum Rady Europejskiej, która jakby podejmuje te najważniejsze decyzje. Rada Europejska, to wyjaśnię, ponieważ wiele osób myli te instytucje, to jest to ciało, którego przewodniczącym był Donald Tusk. To jest to ciało składające się z prezydentów lub premierów państw członkowskich Unii. Trwają te negocjacje, pojawił się pomysł powiązania wypłacania środków budżetowych, nie ich wysokości, ale przede wszystkim tego, że w ogóle będą wypłacane, z praworządnością tak zwaną. Otóż, jeśli mumia europejska, przepraszam, Unia Europejska, freudowska pomyłka, wybaczcie Państwo, uzna, że w jakimś kraju jest zagrożona praworządność, czy wręcz naruszana praworządność, to może wtedy wstrzymać wypłacanie tych różnych świadczeń i no, są to pewnego rodzaju wręcz sankcje nakładane na państwo członkowskie za działania jego rządu. No, chociażby chodzi o sytuację zagrożenia niezależności sądownictwa w danym państwie. I co ważne, jeszcze kiedy wstępowaliśmy do Unii, w wielu kwestiach w Radzie Europejskiej obowiązywała zasada jednomyślności. Ona jakby też tutaj, bo to tak zwane veto, no jest po prostu zastosowaniem zasady jednomyślności w najważniejszych sprawach, no i chociażby budżet wymaga tej jednomyślnej zgody. I w sytuacji organizmu ponadnarodowego jest to jakby dosyć naturalne. I proszę Państwa, to cofnę się tu do historii, to takie liberum veto, które znamy z naszej historii, tak, no, podawane jako jedna z przyczyn upadku Rzeczypospolitej i słusznie. W momencie, kiedy doprowadzano mimo wszystko do Unii Korony i Litwy, do scalania stopniowego dwóch organizmów, było jakby naturalne, że w sytuacji organizmu, który jest związkiem de facto dwóch organizmów państwowych, które dopiero w miarę upływu czasu się scalały, no to jest konieczna zgoda wszystkich. To potem oczywiście doprowadziło do degeneracji, zwłaszcza w momencie, kiedy ten organizm stał się już pod względem kulturowym, politycznym i tak dalej, bardziej już jednolity aniżeli federacyjny. Natomiast no, to weto zostało. Tutaj trudno mówić o jakiejkolwiek unifikacji Unii Europejskiej. Natomiast jest to świetny bat na niepokornych. No i tu są dwa państwa niepokorne wobec tej Unii Europejskiej. To jest Polska i to są Węgry Viktora Orbana. Gdzie my możemy do obu tych rządów mieć zastrzeżenia.
mieć bardzo poważne zastrzeżenia. Ale ten mechanizm praworządności ma być tak naprawdę mechanizmem eksportu unijnej ideologii. Mechanizmem eksportu tak zwanych praw sodomitów. Mechanizmem eksportu praw aborcyjnych. Mechanizmem eksportu różnych innych rzeczy. Tego wszystkiego, czego Polacy w większości mimo wszystko sobie nie życzą. No, jeszcze w większości. Obawiam się, że niestety już niedługo, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości nie robi nic, żeby zastopować tą propagandę i to przerabianie Polaków na modłę lewicową. Natomiast tutaj oczywiście już lewicowe media... podkreślają, że no to będzie coś, że to weto będzie czymś strasznym, że zawetujemy historyczne porozumienie budżetowe, że nie będzie budżetu, że będzie na rok prowizorium budżetowe, że to jest de facto polexit, że my tyle przez 16 lat osiągnęliśmy dzięki funduszom unijnym, tutaj różne też ciała typu tutaj, jeśli dobrze widzę, Rada Przedsiębiorczości, tu korzystam z takiej ściągawki, z tych materiałów, które się ukazują w internecie. No, tu też jest kwestia tak zwanego funduszu odbudowy, czyli funduszy, które mają pomóc odbudować to, co kraje Unii same zniszczyły, wprowadzając bezsensowne, w większości, jak się okazało, lockdowny. Tutaj jest wielki rejwar ze strony lewicowo-liberalnej opozycji, ze strony tak zwanych kręgów, powiedzmy, gospodarczych, żeby nie wetować, żeby jakoś się dogadać. Bo jeszcze tu podkreślmy, nad o co toczy się gra, że chodziło właśnie te trzy decyzje, które były głosowane w poniedziałek, 16 listopada, podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej, tylko że byli tam obecni tylko ambasadorowie państw członkowskich, nie głowy państw, no bo wiecie państwo, świrus. To pierwsza kwestia, to ten mechanizm, o którym mówiłem, pieniądze za praworządność. Natomiast no, ten mechanizm akurat wstępnie przyjęto, bo tu głosowano nad nim większością kwalifikowanych. Kwalifikowaną mi była potrzebna zgoda tylko 15 krajów. No i ta zgoda zapadła. Wstępna. Podkreślmy wstępna, bo ostateczna będzie na posiedzeniu ministrów spraw europejskich. Rada Unii Europejskiej, podkreślmy, to jest rada, w której zasiadają właśnie odnośni ministrowie. Tak jak powiedziałem, no te dwie. Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej są mylone często. Druga decyzja to jest właśnie stanowisko Rady w sprawie wieloletnich ram finansowych, czyli ten budżet siedmioletni, powiedzmy taki długofalowy. Natomiast trzecia decyzja to właśnie ten fundusz odbudowy. I tu była wymagana jednomyślność. I z tego mechanizmu, gdzie jest wymagana jednomyślność, Polska i Węgry skorzystały, zgłaszając weto. Jest to oczywiście element pewnych negocjacji, gdzie starają się przekonać Polska i Węgry, zwłaszcza Niemcy, którzy starają się przekonać zwłaszcza Niemców, którzy są tam rozgrywającymi jakby na scenie europejskiej, że albo wycofacie się z tego mechanizmu pieniądze za praworządność, albo, no sorry, zawetujemy budżet Unii Europejskiej.
To oczywiście, tak jak powiedziałem, budzi wielki sprzeciw tej liberalno-lewicowej opozycji, natomiast ja nie uważam, żeby pieniądze z Unii były w ogóle jakąkolwiek wartością. Odsyłam do materiału, który nagrałem na przełomie kwietnia i maja, kiedy była 16. rocznica wejścia Polski do eurokołchozu, na temat tegoż właśnie mechanizmu i bilansu w ogóle ekonomicznego członkostwa Polski w Unii. Jego jest trudno obliczyć, bo to z jednej strony są tylko te przepływy pieniędzy, z drugiej strony koszty dla gospodarki dostosowania się do standardów unijnych i koszty również różnych bzdurnych regulacji w stylu ślimak to ryba, ale to również te poważne regulacje, przecież chociażby słynna sprawa pracowników delegowanych, zarżnięcia de facto konkurencyjności polskiej branży transportowej, zmuszenia polskich firm, żeby płacili pracownikom na poziomie takim jak firmy zachodnioeuropejskie, a tylko tym elementem polski sektor transportowy mógł konkurować. I powiedzmy sobie szczerze, że te pensje przecież w sektorze transportowym, z tego co przynajmniej mi wiadomo, jeśli się mylę, to proszę mnie sprostować, nie były one w realiach polskich jakieś głodowe. No, ale kiedy przeliczymy, nie wiem, 3000 zł, a 3000 euro, jest to, wiecie Państwo, pewna zasadnicza różnica. I tak to po prostu zrobiono. Tak zachodnioeuropejscy politycy walczyli o interes swoich firm. I ten bilans nie wypada wcale tak korzystnie dla Polski, jak to pokazują często tytuły prasowe, że otrzymaliśmy z Unii tyle a tyle pieniędzy. Pytanie, ile wpłaciliśmy, to jest pierwszy bilans, a po drugie, kto realizował te wszystkie inwestycje unijne, na jakich warunkach, bo często te warunki są głęboko absurdalne dla chociażby realizujących je samorządów. Efektem jest dużo większe zadłużenie samorządów, bo musi być wkład własny ze strony samorządu i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, te unijne absurdy powodują, że ten bilans wcale nie jest tak różowy, jak się nam go stręczy. Rozwiązaniem powinna być ogólnopolska debata na temat zasadności członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pytanie, czy ktoś z polityków będzie się chciał tym zająć? Mam na myśli zwłaszcza Konfederację, gdzie przecież Ruch Narodowy przedstawiał program Polexit. Było to jednym z takich haseł, że tutaj Janusz Korwin-Mikke mówił w kampanii europarlamentarnej, że narodowcy mają Polexit, my do diabła z Unią Europejską. Pytanie, czy dzisiaj w sytuacji, gdy Konfederacji troszkę usuwa się grunt pod stopami, bo co prawda jest to tylko jeden sondaż, gdzie ona ma 2,3%, natomiast jest to moim zdaniem bardzo wyraźny dzwonek alarmowy i on zostanie w Konfederacji odebrany jako konieczność dalszego zmiękczania kursu, a nie utwardzania kursu, zmiękczania kursu do centrum i wątpię, żeby ktoś spróbował podnieść tą kwestię. Jeśli polski rząd ulegnie, to proszę Państwa, trzeba podjąć debatę na temat polexitu, na temat wyjścia z Unii. Wiadomo, że okoliczności covidowe temu nie sprzyjają, ale daj Boże, one się prędzej czy później skończą i moim zdaniem i myślę, że trzeba będzie poczynić ku temu pewne kroki, żeby rozpocząć być może na wiosnę, bo wtedy może jakoś sytuacja się unormuje i będzie można to prowadzić nie tylko tak jak ja teraz, siedząc gdzieś tu w mieszkanku przed kamerą, ale również w realu. Nie mam tu na myśli Realu 24, ale taki kontakt bezpośredni, żeby rozpocząć po prostu kampanię informacyjną na temat tego, ile nas kosztuje Unia Europejska. Rozpocząć kampanię pod tytułem Polexit. Ten pomysł chodził mi od jakiegoś czasu po głowie. Stwierdziłem, że jednak go wyrażę tu na antenie. Jeśli ktoś go
podchwyci. Ja sobie nie zastrzegam praw autorskich, bo zdaję sobie sprawę, że ja jeden, nawet moja organizacja, nie mamy takich mocy przerobowych, żeby taką akcję zorganizować, ale zachęcam wszystkich, zapraszam do kontaktu, tych, którzy też może nie czują się na siłach, może działają w mniejszych organizacjach, ale uważają, że w obecnej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zrobić w tył zwrot, podobnie jak to zrobili Brytyjczycy, i po prostu podziękować Brukseli za współpracę i nie sprzedawać naszej suwerenności za brukselskie srebrniki, bo to nam de facto proponuje brukselska opozycja i nie wiadomo, czy na to nie zdecyduje się nasz umiłowany rząd. Nie ma takiej podłości, której politycy nie popełniliby przecież ze względu na możliwość ukradzenia dodatkowych pieniędzy. Jak będzie, czas pokaże, ale wszystkich, którzy chcą, jest im bliska idea opuszczenia przez Polskę eurokołchozu, zachęcam do kontaktu, współpracy, do wsparcia również tych tutaj naszych wirtualnych działań i zachęcam do kontaktu na adres redakcji, po prostu, żeby przygotować taką akcję uświadamiającą naszych rodaków na temat tego, czym, z czym wiąże się nasze członkostwo w Mumii Europejskiej. Dziękuję za uwagę. Czołem Wielkiej Polsce.